Cześć, ja jestem Agnieszka Anna Anastazja, a wy oglądacie fenomenalne fanficzki. W dzisiejszym odcinku... Soyeon pewnego dnia wychodzi z domu i znika. Wszelki ślad po niej ginie. Trafia do miejsca, gdzie każda młoda nastolatka chciałaby trafić. Ale czy aby na pewno... Co? ...będzie z tego zadowolona? Przekonajmy się! Piękna gwiaździsta noc zawitała nad seulskim niebem, a samotna dziewczyna błąkała się sama po pustej ulicy, gdzie nawet żywej duszy nie można było zobaczyć. No szkoda, że samotna dziewczyna nie błąkała się wraz z grupą przyjaciół po pustej ulicy, na której były tłumy ludzi. 18-latka usiadła na zimnej i lekko zarosianej ławce, by chociaż przez chwilę pomarzyć o innym miejscu, które mogłoby sprawić, że będzie cieszyć się z życia, a nie o chęci zakończenia go. Gdybym tak miała anioła, który by mnie tak strzegł? Skąd wiesz, że go nie masz? Zapytał z tyłu gruby męski głos, a dziewczyna od razu odwróciła się, by spotkać te ciemne oczy. Kim jesteś? Zapytała drżącym głosem, cofając się do tyłu, wracając z powrotem w miesiącu maju, przez okres czasu mając dwie równe połowy pełnego kompletu i potencjalnie możliwą pozytywną aprobatę faktu autentycznego, więc kontynuowała dalej kopanie nogą, spadając w dół i umierając na śmierć. Twoim aniołem skarbie, odpowiedział idąc wolno w stronę dziewczyny, a nastolatka na nogach jak z waty zaczęła uciekać, gnała ile sił w nogach. Może się czepiam, ale... Jak głośno ona mówiła do siebie, skoro ten typiarz stał za nią i to w takiej odległości, że potem szedł w jej stronę, a i tak słyszał to, co mówiła. Fizyka mówi, że głośno. Dobiegła do zamkniętej już od dobrych 2 godzin kawiarni, gdzie zatrzymała się przy niej, sprawdzając, czy nikt jej nie goni. Jak się okazało, ulica była pusta i cicha, jakby miało się coś szykować. Miała już ruszać w kierunku swojego domu, gdy drogę zajechał jej czarny Mercedes. Porywacze są strasznie niekreatywni, jeżdżąc zawsze czarnymi samochodami. Każdy już wie, że przed czarnymi samochodami należy uciekać. A jakby tak przyjechali różowym? Z Hello Kitty? Ja bym sama wsiadła. Wystraszona nie wiedziała, co zrobić, dlatego stała jak słup i patrzyła na przecinek to, co się dzieje przed nią. Ach, Sosenko, wiesz, jak było ciężko cię znaleźć? Pytajnik przecinek, a ty tak po prostu uciekasz. Kim jesteście? Zapytała przestraszona, cofając się w tył, wracając z powrotem w miesiącu maju przez okres czasu, mając dwie równe połowy pełnego kompletu i potencjalnie możliwą pozytywną aprobatę faktu autentycznego, więc kontynuowała dalej kopanie nogą, spadając w dół i umierając na śmierć, by spróbować znowu uciec, ale gdy zrobiła tylko 3 kroki, uderzyła w coś, a raczej w kogoś twardego. Kawałek mi uciekłaś, Sarenko. Czy to jest jakaś mafia miłośników przyrody? Proszę, zostawcie mnie, ja nic nie mam, przysięgam. Widzisz, żyrafo, przestraszyłeś ją. To zdecydowanie jest mafia miłośników przyrody. Dobra, Chan. Do roboty, rozkazał kierowca, podając jakąś butelkę chłopakom. Wybacz, to nie będzie bolało, poinformował najwyższy, przyciągając jakąś szmatę do twarzy So. 18-latka zaczęła się miotać na wszystkie strony, ale po chwili wszystkie siły ją opuściły i zemdlała. Jak ostatnio próbowałam, to nie działało, ale może tym razem uda mi się przyłożyć sobie szmatę do twarzy i stracić przytomność, żeby nie musieć już czytać tego dzieła. Nie, wciąż nie działa. Otworzyłam oczy, a ból głowy, który w tym momencie uświadomił mi coś bardzo dziwnego. Przestraszona wstała gwałtownie z miękkiego materaca. Kim jest ja? Kim jestem ona? Jak działa wszechświat? Dlaczego, żeby zakończyć pracę w Windowsach, trzeba wcisnąć start? Gdzie ja jestem? Zapytała sama siebie, rozglądając się dookoła. Białe ściany, telewizor, komoda, szafa, biurko. Choroba! Wykrzyknik, wykrzyknik! Krzyknęła cicho, gdy brunetka próbowała zsunąć obie nogi z łóżka, usłyszała kroki dochodzące za drzwi, przestraszona momentalnie wróciła do pozycji, w której się obudziła. Soyeon. Wiem, że nie śpisz. Proszę, nie musisz się mnie bać. Kim ty jesteś? Zapytała, ale gdy tylko spojrzała w stronę blondyna, to nie musiała już o nic pytać, gdyż dobrze znała tą osobę. Pyeonpaekhyun. Co ty tu robisz? Znaczy, co ja tu robię? Tak w ogóle to cześć. Hej! Co ja tu robię? Cześć! Dlaczego mnie porwaliście? Miło cię poznać. Proszę, wypuśćcie mnie! Lubisz herbatniki? O ci tu do diabła chodzi. Po co porwali mnie tak znany zespół? No, dobrze kombinujesz. Diabeł, szatan, porwanie, wiesz, ofiary. Muszę stąd spadać. Wstała i podeszła do okna, ale gdy tylko je otworzyła, to się przestraszyła. Jej okno znajdowało się na drugim piętrze. No to... dosłownie możesz spadać. 18-latka już wystawiała jedną nogę za okno, gdy drzwi otworzyły się z hukiem. Co ty odburzasz? Odezwał się gruby głos, podbiegając do okna, łapiąc uciekinierkę w talii, wciągnął z powrotem do środka. W sensie...
Ten głos pod byki ją złapał? Jesteś nienormalna, czy co? A wy jesteście normalni, porywając dziewczynę z ulicy? Jak już musicie porywać, to z domu, żeby mama wiedziała, gdzie jestem, nie? A nie jesteśmy? Uratowaliśmy cię do choroby, dziewczyno. Co ty wiesz do choroby o moim życiu? Bardzo dużo. No jasne, bo... Chanyol. Dużo wie o swoich fanach i o ich życiu prywatnym. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Czyli jesteś moją fanką? Ta jasne, bo gdy tylko słyszałam waszą muzykę, to po prostu wymiotowałam tęczą i jednorożcami. To musi boleć, jak ruch jednorożca przychodzi ci przez gardło. Later. Dokąd mnie prowadzisz? Chciałaś coś zjeść, ale ten krasnal mi już przyniósł. To chcesz wrócić do pokoju? Ja nic nie mówiłam. Słuszna decyzja. Xiu Min. Co jest do jedzenia, bo tatrze buzie z głodu. Ej, kolego, trochę kultury, wykrzyknik, wykrzyknik. Jak już to twarz, buzie lub cokolwiek, ale nie buzie. Dlatego nie dziwię się, dlaczego nie macie dziewczyny. W sensie... jednej dziewczyny? Nie mamy, bo nie możemy. Wiesz, to nie od nas zależy. Dziwna sprawa. To pewnie dlatego, żeby nie urazić i nie zawieść fanki. Jednej? Fanki? Czy w tym uniwersum istnieją tylko dwie kobiety i jak jedna zostanie dziewczyną EXO, to druga będzie urażona? A gdzie w tym wszystkim... Soyan. Czy Soyan jest kobietą? Czy Soyan istnieje? Bingo, zaśmiał się kucharz. Lubisz naleśniki? Uwielbiam. A ty to na bank jesteś prawiczkiem? Chan. Kocham naleśniki! A ty to na pewno jesteś prawiczkiem. O tak, chodźmy wieczorem do parku. A ty to na pewno lubisz rodzynki w serniku. Jesteś wredna, powiedział z wielkim żalem, wybiegając z kuchni. No, mi też byłoby żal wybiegać z kuchni, w której są robione naleśniki. Later. Wszyscy zebrani w salonie miło spędzali czas, ale przecinek to wszystko do czasu przecinek, gdy drzwi wejściowe trzasnęły. Wiecie, co się stało z... Chanyol. Że dzwoni do mnie zawstydzony i mówi, że dzisiaj nie wróci do domu, bo ktoś sprawił mu przykrość, zapytał stanowczo... Suhu. Patrząc na każdego z domowników. Wyjaśnijcie mi to. Soyan. Spojrzała przecinek tylko na... Xiu Min. Przecinek, a ten odpowiedział jej tym samym. To trochę śmieszna sytuacja. Ha, ha, ha. Co chcesz przez to powiedzieć? Jakby przecinek to powiedzieć. Spojrzał na roześmianymi oczami na lidera. Tak jakby sekret naszej cnotki wyszedł na jaw. Jaki sekret? No ten, że nasz raper jest prawiczkiem. On jest prawiczkiem. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Krzyknęli wszyscy. Od kiedy? Który dzisiaj mamy? No, to tak jakoś od 2 tygodni. Zamknij się. Rządę. Warknął znudzony Dio. Przynudzasz. Uniósł lekko brew do góry. Jesteś nudny. Samotna stara nastolatka błąkała się wraz z grupą przyjaciół po pustej ulicy, na której były tłumy ludzi, którzy przynudzali, ale byli śmieszni. Nie, serio. Jakby istniała jakaś nagroda za największą ilość powtarzania tego samego różnymi słowami, to ten fanfic dostałby Grand Prixa. Later. Od samego rana dziewczyna znajduje się w rotkarni, która należy do EXO. Szczerze powiedziawszy, nastolatka niezbyt dobrze jeździ, ale stara się. Gdy znajdowała się na środku sali, nagle straciła równowagę i runęłaby na ziemię, gdyby nie przecinek to, że została podtrzymana w pasie przez kogoś. Pierwszy raz w takim miejscu? Zapytał męski, ale delikatny głos. Dziewczyna powoli odwróciła się w stronę chłopaka i zobaczyła kolejną osobę z K-popu. Park Jimin. Otworzyła oczy ze zdziwienia. Jak jeździła z zamkniętymi, to nic dziwnego, że się przewraca. Tak zachichotał uroczo. Miło mi poznać. Dlaczego tu jesteś? Przecież przecinek to miejsce należy do... Spacja... kropka, kropka, kropka. EXO. Tak wiem, ale spokojnie przyjaźnię się z nimi, więc zgadzają się, bym tu w czasie wolnym spędzał czas. Och, rozumiem. Jak chcę, to mogę cię pouczyć. Ale nie chcę. Naprawdę byłoby świetnie. Zarumieniła się, spuszczając w dół, cofając się do tyłu, wracając z powrotem w miesiącu maju przez okres czasu, mając dwie równe połowy pełnego kompletu i potencjalnie możliwą pozytywną aprobatę, fakta autentycznego, więc kontynuowała dalej kopanie nogą, spadając w dół i umierając na śmierć wzrok. Tak, nie ma problemu, nieznajoma. Och, przepraszam, jestem... Soyan. Miło mi cię poznać... Soyan. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj mi... nie miło. Chodź, odwiozę cię. In EXO House. Jimin. Witaj. Przywitał się Suhu. Patrząc groźnie na chłopaka.
Siemka staruszku zakpił, jak tam zdrówko, już nóżka nie boli, uniósł jeden kącik ust do góry. Ze mną wszystko w porządku, więc nie masz powodu do troski. Zmarszczył brwi. Ale... Jimin. Mówiłeś, że się przyjaźnicie. Czy tak zachowują się przyjaciele? Czy to znaczy, że nie mam przyjaciół? Czy przyjaciele istnieją? Dlaczego nie ma karmy dla kotów o smaku myszy? Przywiozłem wam tą ślicznotkę. Jak można przecinek tak piękną kobietę przecinek puszczać samą o takiej godzinie? Nie wcinaj nosa tam, gdzie cię nie chcą, park. Może trochę grzeczniej, park. Ta sytuacja nie wymaga mojego komentarza, więc wrzucę wam tematycznego mema. Co za ruda wywłoka, a tamta jeszcze go broniła, no nie wierzę. Spacja wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Spoko, ja też nie lubię... Jimin. Głos zabrał Dio, nadal siedzący na kanapie. Najchętniej wydłubałbym mu te oczy i wsadził do słoika, by podziwiać swoje zwycięstwo z tym pasztetem. Dlaczego fanfiki tak szkalują pasztet? No dobra, zaśmiał się nerwowo. Chan. Chyba serio potrzebujemy snu, wstał i szybkim krokiem ruszył do siebie. I to był już koniec tej opowieści, więc do zobaczenia! A, możecie mi jeszcze powiedzieć, czy podoba wam się moja azjatycka szafa, czy może jednak różowa płachta powinna wrócić?